Myślę, że tak, że to nie tylko warto uczestniczyć, ale również, że jest to nasz obowiązek obywatelski uczestniczenia w marszach, ponieważ jest to wyraz naszego zaangażowania obywatelskiego, naszych podstaw patriotycznych. Uważam, że każdy z nas powinien brać udział w marszach, mszach świętych, które są organizowane za ojczyznę. Dzięki temu współtworzymy również te marsze, angażujemy się osobiście. Czy według Pana dzień 12 listopada powinien być dniem wolnym od pracy? Uważam, że z całą pewnością tak. Każdy dzień wolny od pracy sprzyja takim szeroko pojętym kontaktom rodzinnym, społecznym, sprzyja jednocześnie przypomnieniu podstawowych faktów związanych właśnie z polskością, z tą właśnie naszą niepodległością. I jeżeli mamy dzień wolny, spotykamy się z rodziną, niejednokrotnie zdarzy się, że rozmawiamy o tej naszej niepodległości, jak ją pielęgnować, jak rozwijać. Myślę, że ten dzień, jeżeli jest wolny, to z całą pewnością będzie takim rozmową sprzyjał.